Dobrze. Szanowni Państwo, dzisiaj nietypowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Nietypowe, bo zazwyczaj prowadzimy nasze spotkania w Biurze Rady w ramach Urzędu Miasta, ale z racji ważnego tematu, na którego tutaj dzisiaj się spotkaliśmy, spotkanie jest właśnie takie miejsce, aby mogło w nim uczestniczyć jak najwięcej naszych mieszkańców. Idea tego spotkania pojawiła się mniej więcej miesiąc temu, kiedy przed urzędem spotkałem dwie panie przewodniczące naszych związków z ZNP i Solidarność działającej po świecie i powiedziałem, że jako komisja mamy w planie takie spotkanie zorganizować na początku grudnia z racji wtedy już sygnalizowanych tam wszystkim zmian w oświacie na poziomie tutaj szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Ten pomysł podchwycił pan burmistrz i wspólnie zdecydowaliśmy, że taka komisja odbędzie się właśnie w pierwszym tygodniu grudnia, po to, żeby był też czas dla nas wszystkich do spokojnego, ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego przejścia przez ten okres przygotowań, a potem wdrażania w życie zmian, które nas nieuchronnie czekają, bo na to wszystko musimy się przygotować. Witam zatem serdecznie po tym słowie wstępnym pana burmistrza Wojciecha Wojnaszkiewicza, który jest gościem naszej komisji. Witam pana dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, pana Piotra Szulca wraz z pracownikami, z panią Barbarą Cama, z panem Kamilem Koletyńskim i z panem Tomaszem Szymańskim. Proszę państwa, formuła tego spotkania jest formułą otwartą. Po to zostało zorganizowane, aby państwo jako środowisko najżywotniej zainteresowane zmianami czekającymi nas w oświacie mogło zapoznać się z przygotowanym przez Miejski Zespół materiałem roboczym i liczymy na państwa rzeczową dyskusję. Mam tylko jedną prośbę na wstępie, zanim oddam głos tutaj panu burmistrzowi, panu dyrektorowi, aby to nasze spotkanie przebiegało w rzeczowej i kulturalnej atmosferze i żebyśmy nie byli pijani w tym znaczeniu, że to, co zostało zaplanowane w Warszawie i dzieje się na poziomie Sejmu, to my na to nie mamy wpływu. Tak naprawdę chcielibyśmy mieć wspólnie z państwem wpływ na to, co zamierzamy albo co musimy niestety zrobić na poziomie naszego szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Serdecznie dziękuję za przybycie znanych mi tutaj znajomych wielu osób, dyrektorów szkół, wicedyrektorów, nauczycieli, też rodziców, jak również przedstawicieli związków zawodowych. Bardzo się cieszymy, że państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Witam też serdecznie prasę, w sobie pana redaktora Sławomira Grudzińskiego. Dodam jeszcze, że każda nasza komisja jest rejestrowana w systemie audio-wideo, czyli jest nagrywana. Nagrywam jest obraz i dźwięk, a zatem państwo, kiedy będziecie chcieli zabierać głos, bardzo bym prosił, abyście przedstawiali się z imienia nazwiska, bo takie mamy zasady. Nie chciałbym, żeby ktoś ze swoim głosem pozostał anonimowy. A zatem bardzo proszę, oddaję głos panu burmistrzowi, a potem panu dyrektorowi, który zaprezentuje materiał dla państwa, dla nas. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Przybyłem to ważne spotkanie. Wobec chciałbym na samym początku, żebyśmy sobie te pewne założenia utrwalili. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żeby od razu na początku była powiedziana, że mówimy po pierwsze o projekcie, nie o decyzjach, czy o wariantach tych decyzji. Po drugie, że zmiany są nieuniknione, ponieważ będą uregulowane centralnie. Tak? Czyli my musimy się dostosować do kształtu ustawy, która będzie przyjęta przez parlament. Bo jeszcze przepisów nie ma. Druga rzecz, moim założeniem, ambicją jest, żeby przeprowadzić te zmiany w sposób ewolucyjny, to znaczy w pierwszej kolejności zadbać o interes ludzi, nauczycieli, obsługi, administracji i uczniów. Tak, pozostałe rzeczy są na drugim miejscu, czyli jeżeli trzeba będzie dostosować nawet budynki, no to trudno gmina będzie musiała podjąć takie starania, ale nie może się to odbyć kosztem ludzi. I trzecia rzecz, żebyśmy nie przywiązywali się na tym etapie do nazewnictwa szkół. To znaczy, jeżeli jest napisane SP6, to mówimy o dzisiejszej SP6, tak? Bo zmiana numeracji szkół jest możliwa.
Czyli gdybyśmy doszli do ostatniego etapu takiego przekształcenia wszystkich placówek, bo wiadomo, że gimnazjów nie będzie, szkoły podstawowe, bądź inne typy szkół, to moglibyśmy nawet mieć taki stan końcowy, że będzie SP1, SP2, SP3, SP4 i SP7. Tak? Czyli to, co dzisiaj jest prezentowane, mówimy o obecnym modelu naszej oświaty w Giżycku, natomiast numeracja jest możliwa jeszcze do zmiany 1 września. I ja rozumiem, bo my też mówiliśmy, że taki trochę paradoks powstanie, że do lekcji gimnazjalnej będzie na przykład szkoła podstawowa numer 6, tak? Ale to są różne problemy do przeskoczenia, które musimy wziąć się pod uwagę. Tworzenie nowej placówki to są zupełnie inne procedury niż przenoszenie do nowej placówki, czy wygaszanie gimnazjum tego scenariusza, który w tej ustawie będzie prawdopodobnie miał odniesienie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich i chciałbym, żebyśmy tę naszą prezentację, która powstała przez ileś tam tygodni, w oparciu o dane demograficzne, dane z obwodów, które były w 1995 roku i które są dziś, pewne założenia ruchu uczniów, tak? Czyli wzięliśmy pod uwagę bardzo wiele czynników, które są na dzisiaj teoretyczne. Na dzisiaj mówimy tylko o teoretycznych założeniach. No, aczkolwiek chciałbym, żeby takie przeświadczenie z tego spotkania dzisiaj było wyniesione, że od 1 września, bez względu na wszystko, prawdopodobnie, tak? Dzisiaj mówimy cały czas prawdopodobnie, ten system i tak będzie musiał być wdrożony. Musimy się do niego przygotować i dlatego to posiedzenie, otwarte posiedzenie Komisji Spraw Społecznych ma służyć temu, żeby też wysłuchać Państwa głosu. Tak, dzisiaj jest grudzień. Jeszcze jest czas na pewne korekty, do któregoś marca musimy, tak? Do 1 marca musimy podjąć uchwałę. Tak, czyli do końca marca musimy podjąć uchwałę. Czasu jest i dużo, i mało. To jest duża zmiana dla całego systemu oświaty w Giżycku, więc czasu potrzebnego jest mało. Ale na tyle dużo, żebyśmy mogli jeszcze sobie wszystko tutaj przedyskutować. Także dziękuję Panie Przewodniczący za organizowanie tej komisji. Oddaję głos Panu Przewodniczącemu i oczywiście po prezentacji będzie czas na wnioski, dyskusje i pewne refleksje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, też mała taka uwaga techniczna, jeśli chodzi o zabieranie głosu. Jesteśmy przygotowani, mamy dwa bezprzewodowe mikrofony, które Pan Tomasz będzie, jeśli Państwo w trakcie ustalimy po prezentacji, ma też głos w trakcie posiedzenia komisji. Bardzo proszę, Pan Tomasz podejdzie, wręczę Wam mikrofon, tak żeby śmiało, tak jak w szkole. Może przez podniesienie ręki prośba o zabranie głosu. Oddaję w takim razie mikrofon panu dyrektorowi Piotrowi Szulcowi i przystępujemy do pierwszej prezentacji. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dobry wieczór. Mam zaszczyt Państwu przedstawić materiały przygotowane przez pracowników Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli. Za przygotowanie tych materiałów serdecznie dziękuję, ponieważ wymagało to własną swoją pracę, żeby te materiały przygotować. Proszę Państwa, kilka słajdów wstępnych. Państwo mieliście tę prezentację. Założenia, jeśli chodzi o liczby uczniów, oddziałów, to jeszcze potem do tego może przejdę. No więc fakt, który widzimy jako rzecz oczywista, szkoły podstawowe zmieni się do 2017, obowiązek przekształcenia w 8-letnie szkoły podstawowe, a gimnazja z 1 września 2017 po prostu nie będzie już na nowo do klas pierwszych. 31 sierpnia 2019 zakończenie działalności gimnazjum, czyli do wygaszenia gimnazjum będą działały, czyli obecne klasy pierwsze i drugie, tak? Muszą dojść do klasy trzeciej. Proszę Państwa, to, o co Pan Burmistrz pytał w swoim wystąpieniu, z tym, że proszę zwrócić uwagę, te terminy, tutaj 17 lutego, to jest taki termin, bezpieczny termin przeze mnie wymyślony, wpisany do tej prezentacji. To nie jest jakiś termin zamknięty, tylko tak sobie wpisaliśmy, żeby mieć jeszcze jakieś tam rezerwy czasowe. Ta data jest datą ostateczną. Tu macie Państwo odnośnik, kuratorium oświaty i masy zawodowej muszą przedstawić opinię w ciągu 21 dni. Dlatego Pan Przewodniczący Wielkowski powiedział, spotykamy się dzisiaj, żeby jeszcze mieć czas, ponieważ myślę, że już na początku stycznia trzeba będzie przystąpić do pracy, do opracowania konkretnego projektu uchwały.
Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to szkoły podstawowe do 30 listopada 2017, jeżeli istniejąca szkoła podstawowa zostanie stwierdzone, że ona dalej tak będzie szkołą podstawową, tak będzie szkołą podstawową 8-klasową, to tylko później gmina będzie musiała do 30 listopada 2017 organ stanowiący, czyli rada uchwałą stwierdzić przekształcenie w szkołę podstawową, w 8-letnią szkołę podstawową. Proszę Państwa, sytuacja z naszego miasta, zespół szkół na Wilanowie, to co jest pierwszy punkt, to że do 30 listopada 2017 podobna sytuacja, jeżeli szkoła podstawowa, zespół szkół wspomniający się do szkoły podstawowej gimnazjum, to tylko później trzeba będzie stwierdzić do 30 listopada 2017 uchwałą, że to przekształcenie będzie miało miejsce, czyli to jest tylko taka formalność. Ten slajd jest bardzo ważny, szczególnie dla rodziców i dla osób, które do tej pory za bardzo tym się nie interesowały. Co można zrobić z gimnazjum, proszę Państwa, ten slajd przedstawiam do tego do roku 2019. Można zlikwidować, można włączyć w struktury lub też przekształcić. Oczywiście, tak jak Pan Burmistrz wspominał, jest to na podstawie dopiero projektu ustawy prawa wprowadzające prawo oświatowe, ustawę prawo oświatowe. Jeśli chodzi o likwidację, to można to już zrobić z dniem 31 sierpnia 2017 roku, bądź przez wygaszenie, czyli czekać po prostu aż trzeciej klasy w 2019 roku zakończą działalność. Jeżeli nie likwidacja, to można włączyć do struktury. Można włączyć do struktury szkoły podstawowej, tak, do istniejącej szkoły podstawowej i w obrębie tej szkoły po prostu te oddziały gimnazjalne będą wygaszane. Będą to oddziały gimnazjalne w szkole, w 8-klasowej szkole podstawowej. No można włączyć jeszcze struktury liceum ogólnokształcącego na przykład, ale to by wymagało porozumienia z powiatem. Bo powiat jest jednostką samorządu terytorialnego właściwą do prowadzenia szkół w tej chwili ponad gimnazjalnym, a po reformie ponad podstawowym. Można również gimnazjum przekształcić w samodzielną szkołę podstawową. W liceum tego nie będę omawiał z tych powodów, o których mówiłem przed chwilą. Proszę Państwa, co z dyrektorami tych szkół? Otóż w przypadku wygaszania gimnazjum, to dyrektorzy będą, jeżeli gimnazjum będzie wygaszane, to dyrektorzy będą po prostu do końca kadencji, z tym, że jeżeli koniec kadencji przypadnie na okres przejściowy, to będzie można takiemu dyrektorowi przedłużyć kadencję. W przypadku przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową dyrektor pozostaje na stanowisku do końca kadencji. Tych przypadków nie będziemy omawiali. I tutaj, proszę Państwa, w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, dyrektor gimnazjum staje się dyrektorem szkoły podstawowej i pozostaje na stanowisku do końca kadencji, tak mówi projekt ustawy wprowadzający. Jeżeli i ostatni przypadek nas interesuje, w przypadku włączenia gimnazjum w struktury szkoły podstawowej, dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej, a dotychczasowych wicedyrektorów szkoły podstawowej, jak mówi projekt ustawy, trzeba będzie odwołać. Co z nauczycielami w skrócie? Mówię o nauczycielach gimnazjum. 31 sierpnia 2019 roku nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach mogą uzupełniać obowiązkowy wymiar pracy w innej szkole, również w przypadku, gdy dotychczasowym miejscu pracy są zatrudnieni w wymiarze niższym niż płetami. Jak Państwo wiecie, w obecnym brzmieniu karty nauczyciela nie jest to możliwe w przypadku zatrudnienia niższego niż płetaku, te przepisy przejściowe to dopuszczają. Ten z kolei punkt, który mówił o tym, że liczba uczniów przeliczanych na etaty specjalisty nie może być wyższa niż w roku 2016-2017, to jest takie zabezpieczenie bufor, żeby organy prowadzące nie ograniczały zatrudnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak tylko w skrócie ten temat powiem. Dalej, podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin będzie wymagało zgody dyrektora. Pierwszeństwo zatrudnieniu w szkołach będą mieli nauczyciele, którzy będą przebywali w stanie nieczynnym. I będzie można kontynuować staż dotyczący awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel nawet będzie zatrudniony poniżej płetatu. W obecnym stanie prawnym nie jest to możliwe. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rok szkolny 2019-2020, średnia liczba godzin
ponad wymiarowym przypadających na etap nauczyciela w danej szkole nie może być wyższa niż w roku 2016-2017. Z tego co pamiętam, projekt ustawy to raczej ten zapis dotyczy szkół, będzie dotyczył szkół chyba ponad gimnazjalnych, ale to jeszcze jest do sprawdzenia. To znaczy, to jest kolejny jako taki rząd chce wprowadzić taki bufor, żeby po prostu była praca dla tych nauczycieli gimnazjum, którzy ewentualnie traciliby pracę. Dyrektorzy szkół będą mieli obowiązek od 31 sierpnia 2023 roku informować kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy. I co teraz będzie się działo z dyrektorami, działa się z nauczycielami gimnazjum? W przypadku braku możliwości zatrudnienia ze względu na wygaszanie gimnazjum, co będzie robił dyrektor? W roku szkolnym 2017-2018 przeniesie nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony stan nieczynny. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi na to zgody, to zwiąże z nim stosunek pracy. I nauczyciel może wyrazić zgodę na rozliczenie zatrudnienia do połowy wymiaru zatrudnienia lub niższego. I to jest ponowne, bo do tej pory to można tylko ograniczyć zatrudnienie do połowy wymiaru etatu, a w tym okresie przejściowym proponuje się, żeby można było ograniczyć zatrudnienie do wymiaru niższego niż pół etatu. No i w roku szkolnym 2018-2019 będzie musiał rozwiązać na przesłanie stosunek pracy, ponieważ na koniec roku szkolnego 2018-2019 gimnazje po prostu przestaną istnieć. Dlaczego ten slajd tutaj umieściłem, bo przepisy te przejściowe nie obejmują jakby sytuacji dotyczącej likwidacji szkoły. Specjalnie ten slajd tutaj umieściłem, żebyście Państwo byli świadomi tego, że jeżeli organ prowadzący zdecydowałby się zlikwidować jakąkolwiek szkołę, to nie może zrobić tego w trybie tej ustawy wprowadzającej, tylko może to zrobić w trybie dotychczasowych przepisów, czyli artykułu bodajże 59 ustawy o systemie oświaty, czyli musi po prostu przejść likwidacja dotychczasowej na przykład szkoły podstawowej pełną procedurę z powiadomieniem związków zawodowych, rodziców pół roku przed likwidacją szkoły, czyli musi być pełna likwidacja, tak zwana pierwsza uchwała uchwalenia, później druga uchwała. Panie Kamilu, bardzo proszę kliknąć tutaj w ten plik odnośnik. I to jest właśnie, proszę Państwa, przepraszam za te paskrowe, ale tam są moje ręczne komentarze na tym przepisie. To jest, proszę powiększyć, tak żeby to było widać. To jest dosłownie ustęp 6 artykułu 209 tego prawa wprowadzającego reformę. Uchwała, o której mowa w ustępie pierwszym, a w ustępie pierwszym mowa o tej uchwale, którą musimy podjąć do 31 marca. Nie dotyczy likwidacji przekształceń szkół innych niż dokonywanych na podstawie. Te artykuły, które tutaj są wymienione, to tylko mówią właśnie o przekształcaniu, zmianie szkół wynikających z reformy, a nie po prostu z likwidacji szkoły, na przykład szkoły podstawowej. Także nie możemy, gdybyśmy chcieli którąś ze szkół obecnie istniejących zlikwidować, to tylko szkoły podstawowe, to wymagałoby to pełnej procedury, o czym mówi ten ustęp 6. Proszę dalej. Tak, teraz następny slajd. I teraz proszę Państwa, już przejdziemy do kolejnych propozycji. Państwo to znacie. Te slajdy będą wzbogacone o pliki Excel, ponieważ nie przesyłaliśmy Państwu plików Excela odnośników, bo wymagałoby to tam odpowiednich ścieżek dostępu, niestety też się to zajmuje. Teraz Państwo ten materiał zostaniecie wzbogacony i jutro dla wszystkich chętnych, możemy do wszystkich szkół, związków zawodowych, te pliki Excela zawierające dane demograficzne, odnoszące się do tych slajdów też Państwu po prostu prześladuję, żebyście Państwo wiedzieli. Proszę Państwa, ta mapka przedstawia rząd planu Giżycka z naniesionymi obecnie istniejącymi gimnazjami w zespole szkół nr 1 funkcjonuje gimnazjum nr 3. I proszę Państwa, tak to wygląda w chwili obecnej. Gimnazjum nr 1 ma 12 oddziałów 324 uczniów, gimnazjum nr 2 13 oddziałów 356 uczniów, gimnazjum nr 3 na Wiglanowie 122 uczniów w 6 oddziałach. I jeszcze jedno założenie, o którym zapomniałem powiedzieć, że wszystkie dane, które Państwo macie, dane o uczniach, którzy obecnie są w systemie, pochodzą z systemu informacji oświatowej stan na 30 września tego roku. Tak, panie komu? Tak, zgadza się. I bardzo proszę Panie Panie, ten odnośnik tutaj otworzyć teraz. Ja tylko chciałbym pokazać Państwu takie ciekawe dane dotyczące, jak się zmieniała liczba uczniów gimnazjum, bo to było nauczki Państwu, jakie mamy bardzo głębokie niż demograficzne. W
1999 roku, kiedy gimnazja powstawały, gimnazja numer 3 jeszcze nie było, bo później powstało, było po 10 oddziałów i taką liczebność miało, czyli około 523 uczniów. Najwięcej uczniów w gimnazjach, proszę zwrócić uwagę, było po 28 oddziałów i tyle tych uczniów. Proszę sobie, zwracam się do nauczycieli gimnazjów, skonfrontować z tym, co Państwo teraz macie w gimnazjach. I taka była liczba uczniów w gimnazjach. Ona potem już nigdy się do tego poziomu nie zbliżyła, mimo że nawet, że wówczas jeszcze gimnazjum na Kronowie nie funkcjonowało. Tutaj się to dopiero pojawia, pierwsze dwa oddziały po raz. Proszę o przesunięcie w prawo. Tak mamy w miarę, nie tak szybko, powoli, żeby Państwo mogli śledzić, jak to się zmieniało. Mamy już 2005-2006, na przykład 49 oddziałów, proszę bardziej w prawo przesunąć. 45, 1100, czy jeszcze ponad, tak. 37 oddziałów, proszę Państwa, schodzimy już po raz pierwszy poniżej 40 oddziałów, na przykład 29-20. I powyżej 1000 uczniów i cały czas schodzimy w dół. Proszę zobaczyć, te liczby nie kłamią. Czyli mamy w tej chwili, proszę, w tym roku szkolnym mamy 31 oddziałów gimnazjalnych i 782 uczniów. No proszę mi przypomnieć, bo nie pamiętam, co pierwsze było. Było ponad 1000, tak? Czyli ile oddziałów straciliśmy przez te lata, to dużą, porządną szkołę, tak? Na olbrzymią szkołę, można powiedzieć. 20 oddziałów, a proszę porównać teraz nie do mojego gimnazja, tak? Czyli niż demograficzny jest bardzo głęboki. Czy możemy dalej, czy macie jeszcze chcecie chwilę na to? Możemy dalej, dobrze. Proszę Państwa, tak obecnie wygląda granica podwodów istniejących szkół podstawowych SP3 w zespole szkół nr 1 na Wielonowie 4, 6 i 7. I proszę Państwa, slajd podobny do slajdu podnoszącego się do gimnazjów. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na szkołę podstawową numer 6. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie te trzy oddziały i dwa, jeśli chodzi o drugie i trzecie klasy szkoły podstawowej, mielibyśmy szkołę praktycznie jednociągową. W takiej szkole bardzo trudno jest o pracę, praktycznie nie ma pracy dla ludzi, dla nauczycieli, ponieważ jeżeli jest język polski nauczany w wymiarze 4 czy 5 godzin tygodniowo, no to jest, jeżeli jest jeden oddział w ciągu, to proszę policzyć, jeżeli jest klasa 4, 5 i 6 jednociągowa szkoła, to jest 12 godzin na przykład matematyki, tak? Ten problem. Proszę, pragnę zwrócić jeszcze Państwu uwagę, w każdej z tych szkół na taki problem, który się pojawi i który będzie również rzutował bardzo mocno na przyszłe lata szkolne. To spowoduje, że będzie dużo pracy w pewnym okresie, a potem tej pracy nie będzie. Mówię właśnie o drugich, trzecich klasach szkół podstawowych. W Trójce mamy 4 oddziały klas drugich i 3 oddziały klas trzecich. Jeśli chodzi o czwórkę, 7-5 odpowiednio, w Siódemce 8-7, w Trójce 3 i 2, czyli są to liczby, które znacznie odbiegają od tego, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w tej chwili, jak szybko można policzyć. W tym roku szkolnym mamy 6 oddziałów klas pierwszych i to jeszcze, jeśli chodzi o 6 i 3, bardzo mało licznych, jest to efekt cofnięcia przez obecny rząd reformy obniżenia wieku szkolnego. I proszę zwrócić uwagę, że te dzieci, które są obecnie w klasach 2 i 3, kiedyś dojdą do klasy 7 i 8, będzie dużo języka polskiego, będzie dużo matematyki, ale po 8 klasie te dzieci pójdą do szkół, bo mam podstawowych, tak? I tej pracy gwałtownie, liczba godzin gwałtownie spadnie. Bardzo proszę o ten odnośnik tworzyć. I to jest, proszę Państwa, podobna informacja do tej informacji, którą Państwo mieliście o głębokim niżu demograficznym, jeśli chodziło o gimnazję. Tu Państwo macie dane dotyczące szkół podstawowych. W roku szkolnym 1999-2000 były 132 oddziały i ponad 3000 dzieci, 3358 uczniów uczyło się w naszych szkołach, tak? Prosimy przesuwać Panie Kamilu troszkę w prawo, tak nie za szybko, żeby Państwo mogli śledzić te zmiany.
Mieliśmy jeszcze tutaj jeszcze 100 oddziałów, tak? Już spadamy poniżej setkę. Z naszej już jest poniżej 3000, czyli zbliżamy się do 2000 uczniów, tak? 83, 80, proszę Państwa, 70 oddziałów. 77, trochę był, 78 oddziałów, przepraszam, 77, 78, 84, 87, 77, 78 oddziałów, 82, 84, a to jest ten wzrost, ten skok, to jest ten efekt, który pokazywałem na poprzednim slajdzie, gdzie były te dzieci z drugich i trzecich klas na szkół podstawowych, to wynikało z tej z obniżenia wieku szkolnego do 6 lat. Czyli proszę zwrócić uwagę, nie pamiętam już słabą pamięć, wiem jaka była tam liczba, jeśli chodzi o liczbę uczniów, ponad 3000, tak? W szkołach podstawowych tutaj mamy 1895. Która szkoła dzisiaj liczy 1000 uczniów? Nie ma takiej szkoły w Brzydce, tak? Tych oddziałów tam było ponad 100, zdaje się, tak? Mamy 83. Proszę dalej. Proszę Państwa, ten slajd jest bardzo ważny. Na ten slajd szczególnie zwracam Państwa uwagę. To są urodzenia w poszczególnych obwodach szkół, ale w obwodach szkół istniejących. Na tej osi poziomie Państwo macie roczniki dzieci. To są dzieci, które się urodziły w 2001 roku. To są dzieci, które się urodziły w 2015 roku. W poszczególnych obwodach szkół istniejących. To są sumy, proszę Państwa. I to jest bardzo istotne dla mnie. I jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, żeby na to zwrócić uwagę. Proszę popatrzeć, że od pewnego czasu w Giżycku liczba urodzeń oscyluje wokół 250, tak? Obecne przepisy mówią, że oddział klasy pierwszej powinien liczyć 25 uczniów. Czyli jeżeli te liczby podzielimy, to proszę Państwa, w skali Masta mamy 10 oddziałów, podziału tego domu. To jest bardzo mało. Wprawdzie sytuacja wygląda tak, że z ościennych miejscowości przyjmujemy uczniów. Tak jak w ostatnich kilku latach oddawaliśmy trochę więcej uczniów do gimnazjów, za to przyjmowaliśmy więcej uczniów z gminy, z okolicznych miejscowości do szkół podstawowych. I w zależności od liczby urodzeń tych oddziałów może się pojawić, ale myślę, że maksymalnie do 12. Z naszych doświadczeń wynika, że tych oddziałów może być do 12. W tej chwili w strukturze Brzydzkiej Oświaty mamy szkół podstawowych 4, tak? Gimnazjum są 2. Gdyby automatycznie przekształcić szkoły gimnazjalne w szkoły podstawowe, to szkół podstawowych robi się 6, tak? Proszę podzielić 12 na 6. Czyli średnio, wiem, że średnia jest tyląca, bo jeden ma 2 metry, drugi ma metr, średnia wzrostu wychodzi 1,50 m. Ona nam nic nie mówi. Ale średnio na szkołę możemy przyjąć po 2 oddziały. Proszę mi powiedzieć, jak my mamy zapewnić tak dużą szkołę, jak 4 czy 7, 2 oddziałami i przy tej liczbie szkół, które chcielibyśmy, żeby były, żeby było 6 szkół, tak, ewentualnie. Czyli po prostu według mnie nie jest to po prostu do zrobienia, to było kompletnie, wydaje mi się, nieracjonalne. Tu jeszcze ten slajd zrobiliśmy dlatego, żeby zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Poprzedni slajd odnosił się do obwodów szkolnych istniejących, a ten slajd odnosi się do obwodów, które przyjęliśmy, ale tylko przyjęliśmy do celów tej prezentacji. Czyli tylko do celów tej prezentacji wróciliśmy do obwodów z 1995 roku, ponieważ to była ostatnia uchwała Rady Miejskiej w Giżycku dotycząca obwodów szkół, sieci szkół sprzed reformy gimnazjalnej. I takie było założenie. I to nie znaczy, że tak musi być. Jeżeli my przyjmiemy jakąś koncepcję, to sprawa obwodów jest jeszcze po prostu do ustalenia. Z tym, że proszę Państwa, jak sami Państwo widzicie, ta kołdra jest bardzo krótka. Tak? Tymi 10-11 oddziałami, no nie bardzo jest jak, jakby może złe słowo manipulować, ale nie bardzo jak jest to przesunąć. Ten slajd pokazuje, gdyby wrócić do oddziału, do obwodów, przepraszam, z 1995 roku, to 4
znacznie by straciła na rzecz obwodu szóstki. Ale tej nowej szóstki, o której za chwilę powiemy, przy koncepcji połączenia szkoły podstawowej numer 6 z gimnazjum numer 1. Poproszę dalej. To jest tylko taki slajd informacyjny, żebyście Państwo wiedzieli, w jakim wieku będą dzieci w poszczególnych latach szkolnych, czy mamy obecny rok szkolny, tak? To będzie w następnym roku szkolnym, następnym, jeszcze w następnym. Taki slajd informacyjny, żebyście Państwo wiedzieli, czyli jak zakończy się już nawet do 8 klasy. Jedziemy dalej. I tu, proszę Państwa, mamy stan obecny z naniesionymi obwodami. Zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście przy tej strukturze szkół, jaką mamy obecnie, obwód gimnazjum numer 2 może się pokrywać z obwodem szkoły podstawowej numer 7, bo reformy już nie politycznie, tak? Nie może się pokrywać. No, podobna sytuacja, jeśli chodzi o gimnazjum numer 1 i szkołę podstawową numer 4. To jest, proszę Państwa, mapka, która przedstawia granice obwodów szkół z 1995 roku, o czym już przed chwilą wspominałem. Proszę Państwa, i pierwszy z wariantów, Państwo to znacie, bo otrzymaliście prezentację, jak można by było problem rozwiązać. Ewentualnie tak, zrobić szkołę podstawową numer 6, przenieść do nowej organizacji, żeby wykorzystać optymalnie budynek gimnazjum numer 1 przy ulicy Gimnazjalnej, ponieważ współczynnik zmianowości, o którym będę później mówił, pokazuje, że te budynki gimnazjalne dzisiaj są nie w pełni wykorzystane ze względu na tą niewielką liczbę oddziałów. Tak? I drugi wariant to szkoła podstawowa numer 7 przy ulicy Wodociągowej i filia, drugi budynek przy ulicy Warszawskiej, obecne gimnazjum numer 2. Jak każde rozwiązanie w życiu, proszę Państwa, ma swoje zalety i wady, o tym będziemy później jeszcze mówili. I to jest, proszę Państwa, to pierwsze rozwiązanie, o którym mówiliśmy. Rozwiązanie polegające na tym, że od roku szkolnego 2017-2018, jak przypominamy sobie ten slajd, który mówił, co można z gimnazjami zrobić, tak, to gimnazjum można włączyć w struktury istniejącej szkoły podstawowej. Tak? I rozwiązanie polegałoby na tym, że uczniowie klas obecnych, klas szóstych, czyli przyszłorocznych klas siódmych, poszliby do, uczyliby się w budynku przy ulicy Warszawskiej. To jest pierwsze rozwiązanie. Ten slajd, proszę Państwa, pokazuje poziomy klas i pokazuje liczebności na poziomie. Czyli na przykład tu mamy klasa druga, w tej chwili 195 osób, tak, uczy się w siódemce przy ulicy Wodociągowej. Tu są klasy trzecie, tam jest bodajże liczba 156, tak? I potem te dzieci idą po kolei i tu widzimy, to jest ta linia, oznacza linię demarkacyjną, kiedy te roczniki przechodziłyby po prostu wyżej, do budynku przy ulicy Warszawskiej. Proszę Państwa, jakby wyglądała struktura tych dwóch, wykorzystania tych dwóch budynków. Mniej więcej tak by wyglądała. To mamy obecny rok szkolny, taki pierwszy stan obecny, 32 oddziały, tak? Prawie 800 uczniów. Wszystkie te dane jeszcze będę Państwa poinformować, że są bez oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. To jeszcze dochodzą oddziały przedszkolne. Tego tutaj nie ma. Gimnazjum 2, 13 oddziałów, 356. Gdyby zdecydować się na wariant taki, że uczniowie klas 7 przechodzą do budynku gimnazjum numer 2 przy ulicy Warszawskiej, to w poszczególnych latach wyglądałoby to mniej więcej tak. Poproszę Pani Kamilu teraz o odniesienie do mediatu, jak to mówią w szczegółach, jakie to ma przełożenie, jakie to niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Otóż takie niebezpieczeństwo niesie to ze sobą, że budynek siódemki po kilku latach byłby słabo wykorzystany. Mielibyśmy tu 612 uczniów w 25 oddziałach. Tak by to wyglądało, to jeszcze te liczby chyba później tak jeszcze się zmniejszały. 23 oddziały, 549. I ten plik, który Państwo do nowej reformy otrzymacie.
Tak to mniej więcej wyglądało. Poproszę jeszcze przesunąć, proszę wrócić do tego pliku Excela. Na czerwono zaznaczono wygaszane gimnazje, tak? Tak to wygląda. I ogółem szkoła w dwóch budynkach z ich oddziałów się składała. W tym wierszu Państwo macie budynek przy ulicy Wodociągowej, liczba oddziałów i uczniów. Natomiast tutaj macie wiersz dotyczący budynku przy ulicy Warszawskiej, przy założeniu, że uczyliby się tam docelowo uczniami z 7 i 8. A na niebiesko macie Państwo ogółem z ich uczniów, jaka szkoła by się składała. Proszę dalej. Proszę Państwa, równoległe rozwiązanie, bo to byłyby rozwiązania równoległe, czyli tak, gimnazjum nr 1, szkoła podstawowa nr 6, szkoła podstawowa nr 6 przy ulicy Gimnazjalnej, został uzwolniony budynek przy ulicy Gimnazjalnej na inne cele, czyli wszystkie dzieci od 2017 roku uczyłyby się w budynku przy ulicy Gimnazjalnej. Proszę Państwa, podobnie jak przy tych dwóch poprzednich szkołach slajd przedstawia roczniki, jak to wyglądało. Tutaj nie ma linii demarkacyjnej, ponieważ to jest to wszystko działo się też w jednym budynku. Tak? Proszę dalej. Proszę Państwa, ten slajd wygląda bardzo dobrze, tak? To wygląda bardzo dobrze. Nauczyciele, pracownicy szkoły mogą się cieszyć, no bo liczba uczniów ogólnie rośnie, tak? Ale, jest jedno ale, bardzo proszę o odniesienie do pliku Excela. Proszę zwrócić uwagę, że szkoła podstawowa nr 6, jako szkoła obecnie mało liczna, nazwę to tak, wniesie bardzo niewielkie wiano, szczególnie jeśli chodzi o klasy starsze, tak? W tej chwili mamy tylko jedną klasę szóstą. Czyli jeżeli ta jedna klasa szósta przejdzie i będzie klasą siódmą, to tak jak już mówiłem, tylko polskiego, matematyki, fizyki, chemii to tam za wiele nie będzie, tak? Za wiele nie będzie. Na początku ta szkoła, jeżeli byśmy zostawili tak tą kwotę, to proszę zwrócić uwagę, że całkiem duży nabór byłby do klas pierwszych. Ale zanim klasy pierwsze staną się piątymi, szóstymi, gdzie będziemy mieli przedmioty jako dziedziny akademickie, czyli matematykę, fizykę, chemię, biologię, no to trochę tych lat minie, tak? I to jest, wydaje mi się, największy minus tego rozwiązania. Ale jak temu zaradzić? Nie bardzo wiemy. Trzeba by było zabierać dzieci z innych szkół, tak? I przenosić. Zabieranie dzieci z innych szkół i przenoszenie to jest to opór społeczny, jest to opór rodziców, tak? Dzieci to nie meble, rodzice też powinni mieć prawo decydowania o takich sprawach. Czyli no to jest, byłaby duża wada takiego rozwiązania. Także tu największe niebezpieczeństwo widzę w tym, że na początku byłoby bardzo mało pracy, jeśli chodzi o klasy 5-8. Natomiast no, w klasach 1-3 praca by była, ale pod warunkiem, że te obwody by zostały, jak tutaj są. Wracam do tej przy krótkiej kontry, bo stąd się może odbyć kosztem czwórki, która z kolei będzie miała poprzedniego slajdu wynikało, z poprzednich slajdów wynikało, że wówczas gdybyśmy te obwody zostawili tak jak są, no to czwórka z kolei by straciła. Czyli jak nie zrobić na czele. Proszę dalej. No tutaj nawet, tak jak mówiłem, na tym slajdzie wygląda to całkiem. Dobrze, tak? Ale jeśli będziemy szczegóły, to tak dobrze już nie jest. Proszę Państwa, zespół szkół na Wilanowie, proste przekształcenie z tych przepisów, o których mówiliśmy na jednym z początkowych slajdów, ale demografia też jest nieubłagana. To jest obecnie rok szkolny. Proszę o ten plik, otwarcie Excela. Proszę zwrócić, że uwaga, że ta szkoła wejdzie na szkołę jednociągową. To znaczy może na razie ratować, tak jak do tej pory, że jest 35 osób w roczniku. To bardzo często jest tak, że z całego miasta szkoła otrzymuje są uczniowie z życzeniami potrzeby kształcenia specjalnego, jest to otwierane na obu dwa oddziały, ponieważ jest jeden 20-osobowy, powiedzmy, ogólny, a drugi
jako nazwa ogólna, komunikacyjny, tak? I tym się szkoła też do tej pory ratowała, jeśli chodzi o liczbę, bo się trwał klas pierwszy. Proszę dalej. Zapomniałem jeszcze jednej ważnej rzeczy powiedzieć o tych założeniach. Proszę Państwa, to są założenia teoretyczne, to są urodzenia. Nie mamy pewności, że te dzieci przyjdą do nas. Tak? Państwo, którzy rozliczacie w szkołach obowiązek szkolny, wiecie. Tak? Czyli to jest teoria. To jest jakieś teoretyczne założenie. Czyli jeszcze pan Tomasz Szymański, który przygotowywał do zestawienia Excelu, to jeżeli było na przykład w danym roczniku z obwodu z tego roku 95, które przekładamy na teraz, jeżeli było 35 dzieci albo 40, to by już tego dwa obszary, tak? Czyli jakby powiedziałbym tak skórką, mówiąc kolokwialnie. Czyli to może być jeszcze gorzej niż tutaj to przedstawiamy. Ale to z kolei jakby drugie założenie, no to nie mamy dzieci z gminy, które do nas jednak do tych szkół podstawowych do tej pory lgnęły. Proszę Państwa, mamy na sali również rodziców i osoby, które na co dzień nie pracują, nie są związane z oświatą, dlatego ten slajd wyjaśniający, co to jest współczynnik zmianowości. On jest bardzo ważny, bo też musimy popatrzeć, jeżeli jakiś wariant przyjmiemy, jak my te szkoły zapełnimy, tak? Czy jeden będzie w miarę wykorzystany, czy nie. Współczynnik zmianowości oznacza stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Współczynnik zmianowości mniejszy od 1 oznacza, że sala lekcyjna jest więcej niż oddziałów. Szkoły, na których współczynnik jest większy niż 1, posiadają mniej sal niż oddziałów. Uczniowie rozpoczynają naukę o różnych porach i dla części z nich kończy się ona w godzinach popołudniowych. Ze względu na zapewnienie jak najlepszych warunków kształcenia i wykorzystania infrastruktury szkolnej, optymalną wartość tego wskaźnika wynosi około 1. Tym najbardziej są zainteresowani rodzice i uczniowie, bo chcą, żeby lekcje się kończyły w miarę wcześniej, żeby dziecko zjadło obiad, poszło ewentualnie na jakieś zajęcia popołudniowe, żeby miało czas dla siebie. Jeżeli współczynnik zmianowości zbliża się do 2, no to okazuje się, że lekcje to będą się kończyły gdzieś tam w miarę za godzinę 16, a nawet 17. I proszę Państwa, ten współczynnik zmianowości, który po lewej stronie tego slajdu mamy, to jest obecny. On jest wyliczony z pomieszczeń, które mamy obecnie, z liczby oddziałów, które mamy obecnie. Nie jest to współczynnik zmianowości maksymalny, bo to jest proste to przeliczenie, tak? Liczby oddziałów do sali. Ja jeszcze prosiłem, żeby Państwo dyrektorzy przysłali mi taką informację, że obciążenie szkół tak naprawdę maksymalne to jest wówczas, jeżeli na przykład jest język angielski podzielony na grupy, tak? Już mamy zamiast jednego oddziału, jakby mamy dwa w tym czasie. Musimy dwa pomieszczenia zapewnić dla dzieci. Czy w tym samym czasie w gimnazjum jest na przykład niemiecki podzielony na grupy i jeszcze WF podzielony na grupy, tak? I wtedy musimy patrzeć, jakie są maksymalne obciążenie szkoły. Natomiast ten współczynnik zmianowości to jest proste wyliczenie nieuwzględniające tych przesłanek, o których wspominałem przed chwilą. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o szkoły podstawowe, no to mamy mniej więcej w tej chwili optymalnie. Natomiast nie mamy wykorzystanych budynków gimnazjum numer 1 i numer 2. Z tych przyczyn, które były widać na tym zestawieniu w Excelu, gdzie było po prostu pokazane, jak liczba dzieci ubywała. Tak? Tu, proszę Państwa, już mamy odniesienie do roku szkolnego następnego, czyli te slajdy poprzednie przekładają się na te rozwiązania. Szóstka w budynku przy ulicy Gimnazjalnej, to w pierwszym roku ten współczynnik wyglądał w ten sposób. Między siódemką a budynkiem przy ulicy Warszawskiej, czyli tej jakby filii, ten współczynnik zmianowości wynosi ten. Proszę Państwa, w następnych latach szkolnych z tych prostych przeliczeń liczby oddziałów tych zmian, które zaproponowaliśmy, znaczy pokazaliśmy na slajdzie, na poprzednim slajdzie, przepraszam. Oczywiście to same obwody to będą jeszcze podlegały później, jeżeli my się na coś zdecydujemy, tak? To mamy już wszystko, tam kamień polityczny bardzo dokładnie policzone. Mamy to nawet dzisiaj ze sobą i to jest po prostu, mamy wyliczone każdy budynek. Każdy budynek, każde dziecko urodzone i mamy wyliczone od razu, jaki to jest ułamek oddziału. Czyli że troje dzieci mamy podzielone przez 25, że to stanowi tyle i tyle oddziału, tak?
I to później, jeżeli ten materiał nam się przyda, że będziemy określali granice do poszczególnych obwodów. Będziemy widzieli, że jeżeli ten blok na przykład przerzucimy do tej szkoły, a zabierzemy z obwodu tej szkoły, to będzie powodowało taki, a nie inny skutki. To jest dalej policzone, czyli tutaj, jeśli chodzi o siódemkę, to budynki byłyby słabo wykorzystane. Proszę Państwa, wady i zalety tych rozwiązań. No to Państwo czytaliście na tym slajdzie, tak? Trudność adaptacyjna, uzupełnienie też o szóstce w budynku gimnazjum nr 1. Konieczność przystosowania pomieszczeń, świetlica, toaleta, brak placu zabaw, no ale ten plac zabaw przy wyleńskich miejscach daleko oddalony. Ewentualne zwolnienia pracowników obsługi. Tutaj jeśli chodzi o pracowników obsługi, to ja myślę, że tak, że należałoby popatrzeć, jeżeli będzie bierzemy jakiś wariant i później popatrzeć, ile tych dzieci będzie w tej szkole. No bo jeżeli przeniesiemy dzieci z szóstki, z budynku przy ulicy Pierniewskiej do budynku przy ulicy Gimnazjalnej i te same dzieci zapiszą się na obiady, no to pracownicy kuchni, którzy pracują w gimnazjum nr 1, nie będą w stanie przygotować tej liczby posiłków, więc prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie, tak? Czy na zwiększenie zatrudnienia odbyłoby się w ten sposób, no, że pracowaliby dalej, pracowałyby dalej te osoby, które w szóstce do tej pory te posiłki przygotowują. Należałoby się tylko zastanowić ewentualnie, no, gdyby drastycznie liczba przygotowanych posiłków w następnym roku szkolnym spadła, to ewentualnie można by było robić jakieś rozważania, czy jest potrzebne, czy trzeba by było kogoś zwolnić, czy nie. Ale na pierwszym tym etapie ja myślę, że należałoby się po prostu przyjrzeć, żeby było budynek dzieci. Jak zwiększy się budynku liczba dzieci, no to się zwiększa liczba obowiązków, tak? Jest więcej sprzątania, więcej budowania. Proszę Państwa, wada, jeśli chodzi o filię siódemki przy ulicy Warszawskiej. Powstała bardzo duża szkoła licząca około 100 nauczycieli. Bardzo trudno taką szkołą kierować na budynkach, tak? Problemy organizacyjne by były. Zwoływanie rad pedagogicznych, podejmowanie decyzji, praca w zespołach. To by było bardzo utrudnione. Natomiast jeśli chodzi o zalety, to proszę Państwa, zmniejszenie kosztów utrzymania, to nie jest aż tak ważne chyba. Część wyposażenia można by było przenieść z szóstki do budynku przy ulicy Gimnazjalnej. No i lepsze możliwości zapewnienia pracy nauczycielom, tak mi się wydaje, bo połączenie jakby no, tej szkoły jednodziennikowej i wrzucenie do tego drugiego, przepraszam, przekazanie do tego drugiego budynku, no chyba jednak byłoby, tak mi się wydaje, lepsze, sensownie w przyszłości, potem ewentualnie, nie mówię od razu, ale potem po kilku latach, gdyby tej pracy było więcej, bo dzieci do pierwszych klas tam było, wynikało z tego sklepu, że byłoby więcej, tak? Proszę Państwa, jeśli chodzi o zalety rozwiązania, że gimnazjum z nas stało się chwilą siódemki, no to nie mamy potrzeby dostosowywania budynku siódemki i budynku gimnazjum nr 2 do potrzeb, tak? Czyli bo mamy gotowe mamy pracownie, czyli tych budynków nie musielibyśmy dostosowywać. Czyli tak jak to w życiu są plusy i są minusy. Proszę Państwa, to jest analiza, którą przeprowadziliśmy ten slajd się nieco różni od tego, który Państwo dostaliście w prezentacji. Tutaj pojawiło się nieco więcej, teraz powiem dlaczego. Tak. Myśmy bazowali na projekcie Ramowego Planu Nauczania, który pojawił się we wrześniu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i on potem zniknął. Jego nie było. I później, jakiś tydzień temu, jak już materiały poszły, pojawiła się ta nowa ramówka. Proszę zwrócić uwagę, że ministerstwo zrobiło, nie wiem jakiego słowa użyć, ale dokonało takiego rozwiązania, że przedmioty, które od klasy 5 do 8 są nauczane na przykład na poziomie 2-1-1, tak? To wrzucono wszystko do 7 klasy. Czyli jest kumulacja geografii, fizyki, chemii, biologii w 7 klasie. Za to zabrano Polski i przerzucono Polski do 4 klasy, zrobiono 6 godzin. Dlaczego? Dlatego, żeby w pierwszym roku było jak najwięcej klas, jak najwięcej godzin. A dlaczego zrobiono języka polskiego 6 godzin w 4 klasie? No po to, bo ten uczeń nie może 30 paru godzin siedzieć w szkole, tak?
bo są limity w ramowych planach nauczania, ile uczeń może mieć maksymalnie godzin zajęć obowiązkowych. Proszę Państwa, oczywiście tutaj zrobiliśmy tylko niektóre przedmioty, nie wzięliśmy języków obcych. Dlaczego? Dlatego, że języki obce są dzielone na grupy, te liczebności grup się zmieniają. Państwo wiecie, że jeżeli jest do 24, to nie ma podziału na grupy. Jeżeli pojawi się w oddziale 25 uczeń, to dzielimy na grupę, a to ma bardzo duże znaczenie. W albo języka jest w tygodniu na przykład 3 godziny albo 6 dla nauczyciela. Nauczyciel jest zawsze 3, tak? Ale dla nauczyciela może być w tygodniu 6. Podobnie nie analizowaliśmy wychowania fizycznego, ponieważ tu sytuację komplikują oddziały sportowe i również ten podział na grupy. Państwo wiecie, zwrócą się do nauczycieli i do dyrektorów, że WF może się odbywać w grupach liczących od 12 do 26 osób i mogą to być grupy międzyoddziałowe, tak? A nawet międzyklasowe, czy w zespole szkół nawet inaczej może być dołączone, ale to już tam szczegóły za roku. Myślę, że w każdym razie WF też nie brali się pod uwagę. Czyli de facto jakby licząc na surowe staty, tak to mówię, to tej pracy w skali miasta byłoby więcej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że jeżeli mamy, o ile dobrze pamiętam, w tej chwili 11 oddziałów klas szóstych w szkołach podstawowych łącznie, to te 11 oddziałów klas szóstych automatycznie będzie 11 oddziałami klas siódmych. Nikt nie będzie dzielił tych klas, nie będzie wprowadzał dodatkowego bałaganu. A gdyby te klasy szóste, gdyby ktoś cofnął tę reformę i miałyby się stać pierwszymi klasami gimnazjum, to one by się nie przełożyły na 11 oddziałów klas pierwszych gimnazjum, tylko byłoby ich mniej. Ponieważ znowu w gimnazjach liczebności oddziałów są wyższe, mówimy, że dyrektor może tworzyć oddział na przykład od 28 uczniów. Tak? Jeszcze była i część uczniów odchodziła do Wilka, z częścią od nas tam z Bystrego, ze wschodniej strony z kolei, także taki bilans był nieco inny niż ten bilans, który wynikał z prostego przełożenia. Dlatego prawdopodobnie tych oddziałów będzie więcej niż miałby być, gdyby to zrobić, gdyby to były pierwsze oddziały klas pierwszych gimnazjów. To jest taki bilans godzin też przez nas zrobiony, tych godzin dydaktycznych w obecnym roku szkoły, tych wybranych przedmiotów. Na tym slajdzie widać, że tych przedmiotów jest, że tych godzin jest więcej. Tu zrobiliśmy taką analizę, przyjęliśmy, proszę Państwa, tak jest w projekcie ustawy prawo wprowadzające prawo oświatowe, że nowe ramowe plany nauczania będą dotyczyły klas pierwszych szkół podstawowych, ale będzie w ogóle tego nie rozważamy, bo ile tych dzieci do pierwszych klas szkół podstawowych przyjdzie, się zapisze, tyle ich będzie, tak? My rozważamy dzisiaj tylko w kontekście klas 4-7, póki co od roku szkolnego 2017-18 i 2-3 wygaszanych gimnazjów, tak? I taki bilans zrobiliśmy. Oczywiście w gimnazjum będzie stara ramówka do wygaśnięcia, tak? Stary ramowy plan nauczania z liczbą godzin polskiego, matematyki i tak dalej. Nowy ramowy plan nauczania będzie tylko w klasie 4 i 7. Natomiast stary ramowy plan nauczania będzie obowiązywał w klasie 5 i 6. Stąd na przykład w 5 i 6 policzyliśmy jeszcze po 3 godziny przyrody, tak? A w 4 daliśmy tylko 2 godziny przyrody. Taki bilans ma wyszedł jak na tym slajdzie, że tych godzin powinno być ponad, o ile dobrze pamiętam, setkę więcej. Proszę Państwa, i to jest, i tu wzięliśmy pod uwagę, tak jak już mówiłem, nie klas 1-3 w ogóle nie braliśmy pod uwagę, tylko liczbę oddziałów klas 4-8 oraz klas 1-3 gimnazjum. Oczywiście do wygaśnięcia gimnazjum. To jest obecny rok szkolny. Mamy 66 oddziałów w sumie klas 4-6 i 1-3 gimnazjalnych łącznie. 35-31, tak? W przyszłym roku szkolnym, z tych przyczyn, o których już mówiłem, że prawdopodobnie tych oddziałów klas 7 będzie więcej niż gdyby miało być tych klas pierwszych gimnazjum, więc jest wzrost. 52 oddziały klas 4-7 i 20 oddziałów, to no tam, czyli te 11 skąd przeszło tu jako 7 klas. Potem 84, no i tu już mamy pomknięcie, bo proszę zwrócić uwagę, że na ostatnim słupku już nie mamy oddziałów gimnazja wygaszają, tak? Czyli proszę Państwa, jako miasto tracimy na tym, ponieważ w obecnym systemie mamy 6 plus 3, czyli mamy 9 lat, tak? 9 roczników dzieci będziemy, mamy w tej chwili, przepraszam, a będziemy mieli 8 roczników dzieci.
Jeżeli w roczniku przykładowo jest 10 oddziałów, to nawet średnio policzyć na oddział 20 parę godzin dydaktycznych, czyli tak myślę, że ponad grubo ponad 200 godzin w perspektywie wygaśnięcia gimnazjów stracimy, tak licząc z ruszy. Tak wygląda zatrudnienie. Tu nie są etaty, proszę Państwa, to są osoby. To jest zatrudnienie administracji usług i nauczycieli w poszczególnych szkołach. To tylko slajd informacyjny. I dziękuję za uwagę. Na przerwę i wody. I poproszę o drugą prezentację. Proszę Państwa, bardzo ciekawy materiał, że Państwo nie notują słusznie, ale tak jak Pan Dyrektor zauważył, ten materiał, jeśli Państwo nie zdążyliście zapraszany, to jest dostępny, także Państwo jeszcze zostały podane adresy mailowe. Dziękuję bardzo. Zostały podane adresy mailowe, gdzie będziecie Państwo mogli zwracać się z prośbą o udostępnienie tych materiałów. Także proszę nie martwić się, jeśli ktoś teraz nie zdążył czegoś załatwić. Proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, żebyście Państwo mogli zabrać głos, to druga prezentacja, wariant drugi, ale drugi wariant, który był dosłany Państwu, bo powstał jeszcze w poniedziałek, dotyczy tylko relacji pomiędzy gimnazją numer 2 a 7. Bardzo proszę. Ten slajd możemy sobie podarować, bo jest powtórzony z poprzedniej prezentacji, tu podobnie. I tu, proszę Państwa, no, przy tym slajdzie się zatrzymajmy, ponieważ sytuacja jest odmienna niż w poprzedniej prezentacji. Nie mamy tutaj się pojawiła ta granica, linia demarkacyjna, tego nie było w poprzednim wariancie, czyli wprowadzamy granicę obwodów pomiędzy szkołą 27 a szkołą podstawową numer 2. Poproszę dalej. Zapomniałem, że sam mogę. Proszę Państwa, czyli to jest taki fakt, że nie robimy szkoły filialnej, tylko powstaną we wschodniej części miasta dwie oddzielne szkoły podstawowe. I proszę Państwa, proszę teraz na kliknięcie tego głośnika. Proszę powiększyć. Proszę Panią Kamilu powiększyć tekst. Proszę Państwa, bardzo istotny dla rozwiązań, które może stosować organ prowadzący, jest artykuł 207 tych przepisów wprowadzających to prawo oświatowe. Otóż organ prowadzący, proszę Państwa, może zastosować albo ustęp pierwszy, albo drugi. Ustęp pierwszy mówi, że jeżeli w danej szkole podstawowej są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klas 1-6 w latach szkolnych 17-18 do 21-22 jednostka samorządu prowadząca tą szkołę może wskazać uczniom, tu podkreśliłem, niektórych oddziałów danej klasy miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez tą jednostkę położonej na tej tego czytał, w obwodzie, w której ci uczniowie mieszkają. W tym przypadku przepisu artykułu 130 prawo oświatowe się nie stosuje, czyli rejonizacji. Bo z kolei prawo oświatowe to jest jakby kolejna ustawa, która równolegle wyjdzie w życie z przepisami częściowymi. A tych, proszę Państwa, stron tam jest w obu tych ustawach około 700. W latach szkolnych 17-18 jednostka aż do roku szkolnego 21-22 jednostka samorządu może wskazać uczniom oddziałów odpowiednio klas 7 i 8 miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole. Czyli według mnie, tak jak ja to czytam, przy tym pierwszym wariancie można by to było zastosować w stosunku do uczniów szkoły podstawowej numer 7, obecnych uczniów klas 6, żeby im wskazać miejsce realizacji. Tak? I można by było też zastosować z kolei ustęp pierwszy można by było zastosować wyłącznie, że z jakiejś szkoły te dzieci zawieramy. Ale proszę zwrócić uwagę, że w kontekście jakby odbioru przez rodziców i uczniów są to przepisy no bardzo takie dla nich niedobre. Tak? No bo, jak już mówię, no nauczyciel to nie jest. Także tak można sobie przesuwać, kiedy się widzę, gdzie się widzę, jakby bez porozumienia z rodzicami. Czyli pokazuję Państwu ten przepis po to, żebyście wiedzieli, że bardzo trudne decyzje czekają przed nami.
że to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, dołóżcie nam oddziałów, bo my chcemy mieć więcej pracy, tak? Ale za tą większą liczbą oddziałów kryją się uczniowie i ich rodzice, tak? Którzy niekoniecznie mogą po prostu chcieć gdzieś tam iść uczyć w innym miejscu, tak? Także decyzje będą bardzo trudne. Wracamy. Na podobnej zasadzie jak w poprzedniej prezentacji, tylko tu jest, proszę Państwa, już oddzielna ulica wodociągowa, czyli siódemka w tym kształcie, jakim jest obecnie. Zmniejszy się tylko nabór, no bo jeżeli podzielimy tą krótką wodę, o której już wspominałem, no to te cztery oddziały, które tam by się prawdopodobnie teoretycznie zapisywały, no to już się nie będą zapisywały, bo dwa zabierze nowa szkoła podstawowa numer 4, tak? Poproszę dalej. Szkoła podstawowa numer 2, przepraszam. Tak by to wyglądało w szkole przy ulicy Wodociągowej, czyli no spada nam liczba dzieci, budynek duży, z ogniwkiem, z lodowiskiem, z dobrym zapleczem, no byłby tak stosunkowo mało wykorzystane, ale to wszystko przez ten niż demograficzny. Poproszę tutaj to wniesienie teraz. I teraz proszę Państwa, jakby to się mogło odbyć? Pomysł na to jest taki, żeby ewentualnie te najbardziej liczne roczniki, tak? Czyli to, co wskazywałem już dzisiaj Państwu, że jak jest 8 tych oddziałów w klas drugich i 7 trzecich, to ewentualnie najlepiej by było przesunąć te oddziały, znaczy to by było najwygodniejsze. Przepraszam, że ja używam takich słów przesunąć, tak dalej, żeby się rodzice nie obrazili, bo nie o to chodzi, może za bardzo takiego języka używam potocznego. Czyli przekazać te oddziały do budynku przy ulicy Warszawskiej, do samodzielnej szkoły podstawowej numer 2. To, co Państwo macie na zielono, to są ewentualnie dzieci, które pojawiłyby się w szkole z urodzeń, tak? Z urodzeń w obwodach. Natomiast to, co jest już tutaj poniżej, to są te dzieci, które są w systemie, które są i wynika to z systemu informacji oświatowej, z informacji przekazanej przez szkołę. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wspólnie zdecydowalibyśmy się wszyscy na tego typu rozwiązanie, to ono jest możliwe tylko przez 2 lata szkoły. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj 8 i 7 oddziałów, a tutaj w 7 zostały tylko 2 oddziały, bo to jest ta pierwsza klasa tegoroczna po wycofaniu reformy przez rząd, na obniżenia wieku szkolnego. Czyli tutaj już nie ma co przekazywać. I proszę Państwa, to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ przez jeden rok takiej nowo powstałej szkoły podstawowej numer 2 nie byłoby jednej klasy, aż do 8 klasy. To jest taka wyjątka. I teraz proszę Państwa tak, stosując ten wariant, proszę dalej. I teraz tak, natomiast to by się przełożyło tak na szkołę podstawową numer 2. Tak by to wyglądało. Może cofnijmy jeszcze, tak? Tak by to wyglądało. I proszę Państwa, no jeśli chodzi o liczbę oddziałów, to wygląda nie tak źle. Ale znowu diabeł tym szczegółem. Jeżeli zastosujemy ten wariant, to nauczyciele przedmiotów przyrodniczych nie mają pracy. Kliknijmy tutaj na podnośnik do Excela. Proszę zwrócić uwagę, jaka by była struktura tej szkoły. Mówię o tej części, tak? Bo jest, to co na czerwono, to jest wygaszane gimnazjum, tak? Proszę zwrócić uwagę. Rok szkolny się teoretycznie zakładamy, że zapiszą się 2 oddziały do klas pierwszych, choć nie jestem taki pewny, czy ludzie chętnie do takiej szkoły będą chcieli dzieci zapisać. No ale jeśli zrobimy tam obwód przypiszemy, to być może zechce. Znaczy będą musieli, tak? I tam po prostu zrobimy szkołę obwodową. Dalej. To jest to, co zabieramy, te 2 oddziały jakby z tej dużej liczby dzieci z klas obecnie trzecich, to będą przyszłoroczne 4 i obecne 2, o ile dobrze pamiętam. I tak to wyglądało. Proszę zwrócić uwagę, kiedy ta szkoła osiągnęłaby pełną strukturę. W pierwszym roku, gdzie jest praca dla biologa, fizyka, chemika, geografa, nie ma. Prawda?
ale to jest zaraz. Bo za chwilę pokażemy, bo byśmy to przeliczyli. Poproszę dalej. Dalej. Proszę Państwa, przy tym rozwiązaniu po lewej stronie to jest to, co już omawialiśmy, spoczynki zmianowości, jak wyglądały wykorzystanie tych budynków. Rozpoczęli zmianowości dalej, czyli wykorzystanie budynków jednego, drugiego. I to jest, proszę Państwa, te slajdy dwa są bardzo ważne. Te slajdy dwa są bardzo ważne. Otóż, proszę Państwa, tak, fragment pierwszy, czyli z pierwszej prezentacji. Dla tych przedmiotów, dla których tylko policzyliśmy 14,56 etapów w szkole numer 7, 13,28 dla gimnazjum numer 2, to co jest w tej chwili. Jeśli chodzi o następny rok szkoły, przy połączeniu tych dwóch szkół byłoby 29, wzrost w stosunku do tego, co jest, to 1,17, tak? Natomiast przy tym drugim wariancie, te liczby oczywiście są takie same, tak? Bo mamy to, co mamy w tej chwili. Zyskałaby bardzo 7, ponieważ byłoby 11,44 w stosunku do 14,56. Dlaczego by bardzo 7 zyskała? Dlatego, że 7 oddałaby tylko dwie klasy czwarte dla gimnazjum numer 2, czyli przyszłej szkoły podstawowej numer 2, a zatrzymałaby, pani dyrektor, dobrze mówię, 5 oddziałów klas 7, tak? Czyli stąd ta bardzo duża różnica godzin. Natomiast jeśli chodzi o gimnazjum numer 2, to mamy 13,28, 19,78 i tu można prześledzić, jak to się ma. Ile? 9,78, przepraszam. 1,39, tak? I proszę Państwa, tu widać to na poszczególnych, jak to jest na poszczególnych przedmiotach. Czyli myślę, że przy tym drugim rozwiązaniu do tej pracy byłoby jednak w szkole podstawowej numer 2 zdecydowanie mniej niż przy tym pierwszym wariancie, jak mi się wydaje. Może się mylę. Natomiast o wszystkich mówimy łącznie. Znaczy ja myślę, że tak, że jest pora późna, ja już bardzo dużo mówiłem. Zakładam, że myśmy się tu nigdzie nie pomylili, bo proszę mi wierzyć, tych liczb i takich niuansów było bardzo dużo. No na przykład w jednym gimnazjum Polski w układzie 5-4-4, a w drugim gimnazjum 4-4-5. Przez 3 lata. To wszystko trzeba było wyłapać. Tu można się było gdzieś pomylić i strzelać myśmy tego, no nie mieli zamiaru, tylko chcieliśmy takie ogólne, żeby pokazać, jakie to miałyby tendencje. Jak Państwo ten materiał od nas dostaniecie, to sami przeanalizujecie i policzycie, tak? Zobaczycie, co jest. Może gdzieś wyświecić jakiś, bo może jakoś mówię. Także ja nie pozwolę już dłużej tego analizować, bo to myślę, że już nie pora i nie czas. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten wariant pierwszy, który był na pierwszej prezentacji, jeśli chodzi o połączenie gimnazjum i szóstki, gimnazjum numer 1, to spadnie liczba etatów w tych przedmiotach o 3, ponieważ, z czego się to bierze, gimnazjum numer 1 ma w tym roku 4 oddziały klas trzeci, tak? Więc 4 oddziały Państwo oddacie, a z szóstki przyjdzie jeden oddział klasy siódmej, tak? I chyba jeden tam, pani dyrektor, zwracam się do pani, pani Jelen. I też po jednym oddziale macie, czwartej dwa, tak? Czyli albina generalnie no, byłby ujemny. Dziękuję bardzo za uwagę. Udaje się na zasłużony odpoczynek. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Piotrowi Szczucowi. Proszę Państwa, teraz przyszedł czas na nas. Za moment przekażę mikrofon
panu Tomaszowi będzie do państwa podchodził. Pozwolicie państwo, że będę wskazywał na pana Tomka, komu ma podać mikrofon. Będę starał się wypytywać, w jakiej kolejności państwo się zgłaszacie. Tak. Prosiłbym, ponieważ jest już dosyć no, taka znaczna pora i wszyscy jesteśmy już bliżej wieczora, jest godzina 17:12, jesteśmy w czasie. Nie chciałbym, abyśmy za osobą dyskusję przedłużali, prosiłbym o konkretne pytania. Pan dyrektor Szulc, pan burmistrz są do państwa dyspozycji, my jako komisja przysłuchujemy się. Będziemy tutaj wszystkie rzeczy sobie notować, potem też również odtwarzać z protokołu i będziemy mieć, myślę, że bardzo bogate dla nas jak prawnych również materiał do dalszej dyskusji wspólnie z panem burmistrzem i z panem dyrektorem. Oddaję za to mikrofon panie Tomaszu, składu się pierwszy pan radny Ludwik Bogdan. Proszę. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to ona się zająca. Tak, oczywiście, pan radny. Dziękuję. Bardzo proszę mieć mikrofon. Bliżej się. Pomimo tego, że reforma jest przesądzona, jak gdyby to centralnie wprowadzona, nie ma od niej odwołania, to żadne tam bicie piany również tutaj nie pomogą. Niemniej jednak uważam, że jakaś krytyczna analiza, przynajmniej wyrażenie swojej opinii, swojego zdania, nikomu nie zaszkodzi. Jeżeli się uważa, twierdzi, że skrócenie edukacji takiej ogólnej, podstawowej o jeden rok z 9 do 8 lat to będzie korzystne dla rozwoju człowieka, to ja uważam takie twierdzenie jedynie za taki, delikatnie mówiąc, chwyt marketingowy. Jeżeli wprowadza się zmiany, szkoła zawodowa na szkoła branżowa, tylko po to, żeby zmienić tabliczki i pieczątki, to ja uważam, że to jest pretekst do wymiany dyrektorów. Obecnie, żeby dorobić do pensum, a ciężko jest, trudno jest z pensum, to muszę, to nic nie muszę. Wystarczy, żebym miał wolny czas, zaproszenie ze szkoły i mogę sobie dorabiać. Natomiast po zmianach będę musiał wystąpić do mojego dyrektora, poprosić go, żeby wystawił mi zaświadczenie, że mogę dorobić. Być może ta korzyść to jest dobra zmiana, ale nie dla mnie. Jeszcze proszę, powiem, proszę bardzo. Jeśli chciałbym troszeczkę uszanować również osoby czekające na kolejny na głos, więc bardzo proszę przyjść do pytania, jeśli takowe jest. Tak, jeśli już, a i tak dość konkretnego wniosku. Teraz jeśli już pani Bogacka została zakończona, to dziękuję bardzo. Pan przewodniczący przedłuża dyskusję. Po co ta reforma? Do tej pory jeszcze nie usłyszałem ani. Ja panu już odpowiadam. Ja nie wiem po co jest, natomiast ja wiem po co się zapraszam. Bardzo lubię. Dziękuję bardzo. Kolego Mirek, proszę, proszę o głos. Dziękuję. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja nie będę odnosił się do emocjonalnych wystąpień, czy mi się podoba reforma, czy nie, tylko złożę formalny wniosek w trybie komisyjnym jako radny Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wnioskuję o przekształcenie gimnazjum nr 1 imieniem Jana Pawła II w Giżycku w szkołę podstawową nr 1. A tym samym poszanowanie wieloletniej tradycji istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w budynku przy ulicy Gimnazjum nr 1. Likwidacja, motywacja, krótką, aczkolwiek w moim ocenie wyścigu. Likwidacja jedynki oznaczałaby przekreślenie znaczącej części historii miasta Giżycka oraz, nie zawaham się tu powiedzieć, historii również szkolnictwa polskiego, bo mieliśmy znaczący wpływ w tej materii. Budynek przy placu Piłsudskiego od dawna funkcjonuje w świadomości mieszkańców jako jedynka. Lekceważenie
tworzonej od 1945 roku tradycję pierwszej szkoły polskiej w Giżycku oraz historii blisko 5000 ich absolwentów oraz historii blisko 3000 absolwentów gimnazjum nr 1 jest posunięciem co najmniej kontrowersyjnym. O tym, że szkoła jest tak ugruntowanym symbolem wszystkiej edukacji, świadczy fakt, że nie ukryto, że użyto tu, nawet w tej prezentacji, wizerunku budynku naszej szkoły, szkoły gimnazjum nr 1. Przez lata istnienia placówka wypracowała rejonowe szkoły sportowej z oddziałami żeglarstwa, piłki ręcznej, piłki siatkowej, dzięki czemu uczniowie mogą pochwalić się znaczącymi również w skali kraju osiągnięciami. Szkoła wspiera także rozwój uczniów i otwiera im drogę do doświadczenia sukcesów różnych. Przepraszam bardzo, kolego Radny Mirosławie, czy możemy to otrzymać na piśmie? Ja chciałbym przedstawić nie tylko panu burmistrzowi, oczywiście pan też otrzyma, ale chciałbym, żeby motywację wniosku usłyszeli wszyscy. Pan przewodniczący na początku powiedział, że jest późna godzina. Nie jest późna godzina, na to nigdy nie jest za późno. Każdemu, niezależnie od tego, co mówią, niezależnie od tego, czy mówią do rzeczy, niezależnie od tego, czy mówią z drugim, waszego uchwał, czyli burmistrza Kowalczyka. Więc jeszcze raz powiem, bo znamy się tak, bo nie przeszkadzam, po prostu. Decyzja o zamknięciu rynku jest brutalnym zaprzeczeniem osiągnięć wypracowanych wspólnie przez uczniów.